Cześć, tu Marcinek GTA 5 Online. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku po małej przerwie. Dzisiaj, jak widzicie, siedzę od razu na moim opresorku dwójce. Jest to jeden z moich najlepszych zakupów w ostatnim czasie. Możemy go znaleźć, pokażę Wam, żebym nie zapomniał od razu. Na stronie bojowej Warstock, tak? Proszę bardzo, opresorek, można go kupić za 3 miliony. Musimy posiadać oto terrobytę, bo terrobytę dzisiaj będę chciał Wam pokazać. Terrobytę to jest taka, można powiedzieć, ulepszone centrum mobilne, centrum operacyjne. Możemy sobie zamówić od razu fajną ozdobę. No i jak w przypadku centrum, tak, możemy sobie, jeżeli nie mamy gotówki, z czasem dokupywać kolejne dodatki. Jednak na przykład stanowisko dronów uważam, że na starcie jest bardzo potrzebne. Warsztat broni też może być przydatny. No i warsztat specjalistyczny, moi drodzy. Jeżeli chcecie ulepszyć swojego opresorka, jeżeli już macie chęć, żeby go nabyć, no to musicie ten warsztat niestety posiadać. Także tak to pokrótce wygląda. Ja na swojego terrobytę wydałem 1 300 000 dolarów. Nie chciałem wszystkiego ulepszać, nie mam obsługi wieżyczki. Postanowiłem sobie kupić tylko takie rzeczy, które będą mi potrzebne. Dobrze, to tak wygląda pokrótce. Pamiętajcie, żeby mieć właśnie tego opresorka, którego widzicie, trzeba mieć terrobytę. Jest on naprawdę świetny, zobaczcie. Można nim latać. Naprawdę jest mały, zwinny. Nie ma problemu, żeby szybko, sprytnie się obrócić. Najszybszy jest, zobaczcie, właśnie kiedy leci tuż nad ziemią, tak? Minimalnie jest, się unosi nad ziemią, to wtedy ta prędkość jest, nawet powiem Wam, dochodzi niby do 200 km, minimalnie nawet ponad, według opinii niektórych youtuberów. Także kupcie sobie tego opresorka. Warunkiem jest oczywiście posiadanie poprzedzone, to musi być właśnie posiadaniem terrobyte. A tymczasem wchodzę, zrobimy sobie taką małą prezentację, po prostu wejdę, zobaczycie sobie, już tam nie będę za dużo opowiadał, bo szkoda według mnie czasu. No i chciałbym ruszyć, odpalić pierwszą misję właśnie z terrobytę. Dodam jeszcze, że próbowałem zaprosić kogoś, żeby nam pomogli, niestety gracze opornie decydowali się na wejście, właśnie na dołączenie do mojej firmy, ale nie ma tego złego, jak to się mówi, co by na dobre nie wyszło, więc no i tak to wygląda, moi drodzy. Jesteśmy sobie w terrobyte. To jest właśnie, według mnie, jak już mówiłem raz przed chwilką, taka ulepszona wersja mobilnego centrum operacyjnego. Mamy tutaj wiele nowości, tak, stanowisko dronów, mamy tutaj pulpit przypominający taki ogromny tablet, z którego możemy, to jest jakby nasz komputer, tak, mobilny, z którego możemy sobie odpalać misje, tak, robić na przykład różnego rodzaju rozpoznania, tak. Kojarzy mi się terrobyte właśnie z takim szpiegowskim tirem, tak? Możemy wysyłać drony, możemy pozyskiwać obrazy z kamer, jak mam nadzieję będziecie mieli okazję zobaczyć. O, coś mi się włączyło, moi drodzy, co to jest? Czarny ekran. Cholera. Co się dzieje? Aha, zniszczyli nam terrobytę, no fajnie. Ktoś tutaj sobie wchodzi. Już piszą stupid bike. No, o tyle dobrze, że jak widzicie, nie zniszczyli nam opresora. Czy te centrum będę mógł sobie jakoś szybko odnowić?
Chyba trzeba będzie zadzwonić do morsiaków jednak. Ale nie, widzicie, jest opcja wezwania. Tak, w następnym odcinku będę chciał jeszcze pochwalić się moimi zakupami, tak? Ci, którzy nie wiedzą, ostatnio naprawdę padły same rekordy. Miałem ponad 14 milionów na koncie. To raz, drugi rekord tego samego dnia wydałem w GTA 11 milionów. To też jest rekord. Nigdy tyle nie wydałem praktycznie za jednym zamachem. No gdzie te terrobyte jest? O, jest, jest. No nie musimy dzwonić do morsiaków. Tutaj terrobyte automatycznie nam się przywraca. Musimy tylko kwestia po prostu, żeby go odnaleźć, tak? Odnaleźć tego naszego tira. Nie ma co się przejmować, ale myślałem, że naprawdę jest jakiś błąd, a to nie miałem po prostu takiej sytuacji właśnie pierwszy raz, że ktoś mi naprawdę zniszczył te terrobyte. Więc wejdźmy sobie, wylądujmy tym naszym opresorkiem. Naprawdę polecam. Tak, wracając do tych rekordów, no to pobiłem właśnie swoje... Miałem odkładać ogólnie, tak? Miałem sobie odkładać, ale stwierdziłem, że przy takim levelku, a jak widzicie mam 383, no wypada już troszeczkę mieć tam jakiś taki czy wóz, czy właśnie tego opresorka, który jest na topie, jest bardzo rozpoznawalny, tak? Popularny wśród graczy. Jest to nowy pojazd wychodzący właśnie z nowej aktualizacji, nie? Dobrze, wejdźmy sobie do naszego centrum. Spróbuję wam pokazać chociaż jedną misję. Pierwszy raz na kanale, tylko na tym odcinku. Można powiedzieć premiera, tak? Taka minimalna premiera właśnie tej nowej aktualizacji. Niewiele się zmienia, więc nie będziemy robić tutaj nie wiadomo jakiej prezentacji, takiej od zera, tak? No i tutaj nasz tablet, nie wiem ile on ma cali, ojejku. Pewnie w naszych domach niektóre telewizory mają mniejszą objętość, tak? Mają mniej cali. No i jak widzicie, tutaj mamy zlecenia klientów, ładunki lotnicze, także to wszystko jest połączone, tak? To jest taki zbiór tych wszystkich takich naszych poprzednich, można powiedzieć, aktualizacji. No i jak mówiłem, kojarzy mi się właśnie terrobyte z takim, sami zresztą będziecie mieli okazję za chwilę się przekonać. Mam nadzieję, że będziecie mieli podobną opinię, jednak gusty są różne i macie prawo do różnych. Kojarzy mi się z takim szpiegowskim właśnie systemem, no samo właśnie, co powoduje u mnie takie słowa, takie zdanie na ten temat. No to stanowisko dronów, możemy wysyłać drona, tak? Gdzieś tam już się spotkałem właśnie, że miałem zhakować jakieś tam dane w danym budynku, była misja, tak? I ochrona naprawdę nie była w stanie rozpoznać tego drona, skapować się, że tak powiem, zorientować, że no, że coś tam wlatuje, tak? Jakiś taki szpieg w postaci małego komputerka, drona oczywiście sterowanego właśnie z naszego tutaj fotela terrobyte. Oj, cholera. Wyłączyła mi się gierka. Także przepraszam za utrudnienia techniczne. No i już za chwilę no będę się żegnał niestety. No pech chciał, że wyłączyła się gra. Także kontynuacja na następnym odcinku. Jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne. No i trzymajcie się, widzimy się już niedługo. Hej!